Paweł, to wasz najdłuższy wyjazd, jeśli chodzi o mecze Energa Basket Ligi. Przylecieliście samolotem nie bezpośrednio do Krosna, ale skróciliście sobie drogę. Mimo tego mecz bardzo ciężki na styku. Tak, bardzo ciężki, mieliśmy problemy kadrowe trochę. Nowy zawodnik Justin Watts nie miał listu czystości. Mateusz Bartosz dopiero pierwszy raz łapał piłkę dzisiaj, bo miał szczytą rękę. Łukasz Diduszko miał zapalenie migdałka jakimś wirusem i nie trenował 2 tygodnie. Ja dzisiaj miałem jakąś, nie wiem, biegunkę, wymioty. Także no, wszystko było przeciwko nam, ale jednak udało się zwyciężyć. Brawa dla całej drużyny za walkę. Martyna z Pawliukena, świetne zawody i no cóż, tylko się cieszyć, że udało nam się wywieźć tutaj 2 punkty, bo naprawdę było bardzo ciężko. No, walczycie o 8 i ta walka będzie na pewno bardzo zacięta do końca. A z perspektywy meczu Krosno, jako drużyna, która gdzieś tam okupuje dolną część tabeli, jak prognozujesz? No dzisiaj pokazali, że są groźni dla każdego, zresztą ostatnie parę meczów byli naprawdę blisko zwycięstw, dzisiaj również, ale no nie stawiają kropki na D, no jeśli postawią kropkę na D, no to myślę, że będą spokojni z utrzymaniem. Dzięki i dużo zdrowia. Dziękuję. Darek, no znowu masz na styku i znowu gdzieś końcówka, detale decydują, że wygrywają goście. Tak, szkoda rzeczywiście, ten mecz dzisiaj był do wyciągnięcia, zabrakło trochę zimnej krwi, wydaje mi się, w końcówce. Mieliśmy otwarte pozycje, nie trafiliśmy, też za łatwo zdobywali punkty przeciwnicy, szczególnie po zbieranej piłce w ataku. Ta piłka jakoś wypadała nam dzisiaj z rąk, no niestety nie upilnowaliśmy tej własnej deski. No szkoda, bo mówię, no w końcowym rozrachunku może się okazać taki mecz ważny. Tutaj wiadomo, kibice może zadowoleni są, bo nawiązaliśmy walkę, przybijają piątki i mówią, że fajny mecz, no ale fajnie, to ja bym nie chciał spadać z tej ligi, w związku z czym życzyłbym sobie, żebyśmy wygrywali nawet w tym złym stylu. Troszkę chyba też gdzieś tam ostatnia sytuacja w piątek z Filipem Putem, no troszkę pewnie może gdzieś raz, że na kadrowa, ale pewnie też i na was wpłynęła, bo to taka no, informacja, której raczej nikt nie chciałby usłyszeć. No tak, rzeczywiście przykra sytuacja, natomiast no, są takie sprawy, które są no, ważniejsze i ponad wszystko, ponad sport i tak dalej, natomiast no, bardzo nam przykro z tego powodu, natomiast no, my musimy się skupić no, jednak na grze, mimo że dzisiaj zabrakło Filipa na pewno na tej desce, no to jednak mamy tych 10 zawodników, którzy no, muszą być w stanie zastąpić innych graczy. Dzięki. Dziękuję.